26 lipca 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbyła się międzynarodowa wystawa Identyfikacja, Integracja, Łączą nas różnice. Wystawa jest jednym z elementów międzynarodowego dialogu kulturalnego Zderzenia Kultur Polski i Ukrainy. Organizowana przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we współpracy z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz Instytutem Sztuki Uniwersytetu Przekarpackiego imienia Wasyla Stefanyka. Są tu prace materialne oraz banery przedstawiające pracę każdego twórcy, który stworzył te dzieła artystyczne. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. zastępca mera Iwano-Frankiwska Michał Overes, prorektor Przekarpackiego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka Andrii Zachorodniuk, konsul RP we Lwowie Jacek Żur. Dzisiejsza wystawa ma na celu zaprezentować typowe dla naszych obu krajów wzorce kulturowe, paradygmaty kulturowe, w których się obracamy, które warto kultywować. Studenci Instytutu Sztuki w Iwano-Frankiwsku przygotowali pokaz mody prezentujący właśnie ukraińskie wzorce kulturowe, a studenci naszego Instytutu Wzornictwa niestety bardziej się trochę koncentrują na modzie współczesnej i tych wzorców jeszcze nie prezentują, ale mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy powrócimy do korzeni polskich i nauczymy się szanowania naszej własnej tradycji wzorniczej, tak jak to tutaj się dzieje na Ukrainie. Ubrania i akcesoria prezentowały modelki na czele z Anną Zajeczkiwską, Miss Ukrainy 2013, było studentką Uniwersytetu Przekarpackiego. Святкові чоловічі вишиті сорочки, керівники і старші викладачі кафедри Сенник Меланія, Веретко Оксана та Леткан Лілія. Зустрічайте! Pod koniec spotkania organizatorzy zaprezentowali uczestnikom katalog prac autorów wystawy Identyfikacja, Integracja z Polski oraz Ukrainy. Nas pojednuje odmienności. Wszystko to, co nas różni, naprawdę robi nas dużo podobnymi. Łączą nas różnice. Wszystko, co nas odróżnia, tak naprawdę czyni nas podobnymi. Jak już zaznaczyłam podczas otwarcia, wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Ale takie wydarzenia są organizowane po to, aby ludzie uwierzyli, że wkrótce wszystko będzie dobrze.